zawsze autorowi jest niezwykle trudno przełamać taką tremę, żeby zaprezentować nową książkę, bo to jak z dzieckiem, no. Dla autora wydaje się piękne i w ogóle nieskazitelne, ale przecież dopiero świat ocenia, jakie ono jest w rzeczywistości. I tak puszczam w świat dziś w Warszawie po raz pierwszy tą książkę tak w obieg publiczny. No i będę ciekaw Państwa refleksji, przemyśleń, a ja wytłumaczę się przed Państwem, dlaczego tą książkę napisałem. Ponieważ myślałem, że po wierze komunistów to już nie będę pisał powieści, bo tyle jest pracy, zmienia się Polska, ruszają media, ruszają różne rzeczy i po prostu nie będę miał kiedy napisać kolejną książkę i to jeszcze powieść. Ale z drugiej strony zauważyłem, że tak naprawdę literatura nie opowiada o naszym życiu. Nie opowiada o tym, co się nam przytrafia. Ale też nie opowiada o podskórnych mechanizmach, które sprawiają, że jest jak jest. I ponieważ odczuwałem taki brak jako czytelnik, to pomyślałem sobie, skoro nikt tego nie robi, to ja to zrobię. Bo mam taki zwyczaj, że lubię krytykować, jak Państwo pewnie wiecie, i wytykać błędy. Często w swojej własnej pysze nie zauważam własnych błędów oczywiście, ale zawsze na końcu tego wszystkiego staram się wymyślić, przedstawić jakiś projekt rozwiązania. I ta książka i eksperyment z nią związany jest takim projektem rozwiązania też. I od tego zacznę. Polski rynek książki jest, no, kulawy. Jest kulawy dlatego, że po pierwsze fajne, dobre, budujące książki nie docierają szeroko do publiczności, że trzeba być naprawdę wyrobionym koneserem, żeby trafiać i wynajdować te perełki. Oczywiście nie mówię o tej książce, ale mówię o perełkach, które już dawno są na rynku. Bo nie śmiałbym o tej książce mówić, że jest perełką, bo to Państwo ocenicie, czy ona w ogóle daje się czytać. Dopiero się okaże. Ale z autorami książek, czyli z tymi, którzy mają budować naszą wyobraźnię, wrażliwość, nasze uczucia, jest tak jak z rolnikami. Rolnik cały rok pracuje, aż w końcu przychodzi do niego jakiś tam hurtownik, pośrednik, bierze właściwie za niewielkie pieniądze wytwór jego trudu i dopiero zaczyna się ten łańcuch zarobkowania. No i tak jest z rynkiem książki. Że autor jest takim rolnikiem, który tam coś sobie zrobi, ale potem dopiero to musi trafić do ludzi, musi stać się, mówiąc brzydko, jakimś towarem, no i to nabiera wtedy wartości. Ja postanowiłem to odwrócić. Pomyślałem sobie, skoro uwiera mi to jak kolec w bucie, że muszę ciągle prosić się o różne rzeczy, to postaram się zrobić tak, żebym mógł się prosić tylko samego siebie, a jak coś zrobię źle, żeby mieć pretensje do samego siebie. Oczywiście i tą książkę wydałem sam. To taki mój eksperyment. Jak mi się powiedzie, to moje maleńkie wydawnictwo będzie wydawało dobre książki, takie jakie wydaje mi się, że powinny zaistnieć. Autorów, którzy mają kłopoty z dotarciem, których lekceważą duże wydawnictwa, hurtownie, to ja myślę, że to zrobię. W tej chwili nawet... Ponieważ celem samym w sobie nie jest zysk. Celem samym w sobie jest to, żeby było lepiej. To wiem, że to dziecinne, co mówię, ale celem samym w sobie jest to, żeby nam się lepiej żyło, żebyśmy naprawiali mechanizmy, które uważamy za fatalne. I oczywiście ta książka by nie powstała, gdyby nie trud moich znajomych, którzy mi w tym pomogli. A jeden z nich tu nawet jest. To jest autor okładki i wszystkich ilustracji w książce, pan Łukasz Lenda z Krakowa, ale on by się obraził, jakbym powiedział z Krakowa. Jest tu Łukasz gdzieś. Gdzieś w tłumie jest Łukasz. On jest wysoki, jest tam, można go zobaczyć, podniósł rękę. On jest wysoki. I on jest tak naprawdę z Nowej Huty. Zawsze to lubi podkreślać, że jest z Nowej Huty. Łukasz jest
autorem filmów, artystą, człowiekiem zaangażowanym w życie Nowej Huty i bardzo mi się dobrze z nim pracuje. I efektem tej pracy jest właśnie oprawa graficzna tego, co przygotowaliśmy. Oczywiście ta książka nie ujrzałaby światła dziennego bez wielu innych osób, ale także i bez mojej małżonki, która pilnowała rzeczy końcowych, jak ja byłem w Iraku akurat. Prowadzę takie życie, że mam tutaj wydać książkę, a jestem w Iraku. I oczywiście nic bym nie dopilnował, moja małżonka dopilnowała wszystko z drukarnią, wszystko się udało, więc naprawdę to są osoby, którym jestem wdzięczny. Jestem wdzięczny oczywiście wielu moim przyjaciołom, że pomagali, zachęcali. Jestem wdzięczny bohaterom tej książki. I to zabrzmi enigmatycznie, ale mogę Państwu zdradzić, że w tej książce występują prawdziwe postaci. Historie, które są tam opisane, w większości zdarzyły się naprawdę. Przypadki, które spotkały różnych ludzi, także. Kilka postaci ma swoje odniesienia w realności stuprocentowe. Nie będę zdradzał oczywiście, kto jest kto, bo to naraziłoby różne osoby. Jak Państwo przeczytacie, to zobaczycie dlaczego. Naraziłoby różne osoby na kłopoty i niebezpieczeństwo. Ale powiedzmy, że jest to proza dziennikarza, który nie do końca jest pisarzem i czerpie z rzeczywistości więcej niż mogłoby się wydawać, a ponieważ nie potrafi, nie umie, nie wylazłby z sądu, gdyby pisał reportaże o różnych osobach, to już było przy Wierze Komunistów, już to Państwu opowiadałem, dlaczego napisałem Wierze, to również szlak trafił napisałem dlatego, że już dłużej nie mogę czekać na wyjaśnienie kilku kwestii. Nie mogę już dłużej czekać na wyjaśnienie kwestii Smoleńska, bo wydaje mi się, że to staje się niepoważne, że jako państwo wystawiamy sobie bardzo złe świadectwo tym, że 8 lat po katastrofie, już 9, bo jest 19 rok, tak? Niedługo będzie 9, tak? Po katastrofie, my ciągle na pewno nie zostaliśmy poinformowani o tym, co było przyczyną tej katastrofy, kto ponosi winę za śmierć tych ludzi i kto za to zostanie rozliczony, bo przecież rozliczony nie został nikt. Toczy się jeden proces pana Arabskiego, o którym ostatnio w ogóle nie jesteśmy informowani. Więc nie wiemy, czy pan Arabski jeszcze staje przed sądem, czy nie, za co. No nic nie wiemy. Można powiedzieć, że jestem nieodpowiedzialny, bo to trzeba wszystko oddawać w ręce wymiaru sprawiedliwości, polityków i oni na pewno to załatwią, ale jak każdy daje politykom pewien kredyt zaufania, ale to jest kredyt i trzeba go spłacić. Tymczasem no mija prawie już ponad 3 lata od zmiany, która mnie, ale pewnie i Państwa napełniła wielką nadzieją i efekt. No właśnie, gdybyśmy się zastanowili nad tym, bo tak zawieszam głos, ale przecież efekt, jaki jest efekt? Jest swobodniej, było przynajmniej, jest wolniej, jest lepsza narracja, jak to się przemądrzale mówi. Tak. Zmieniły się media publiczne. Jest pytanie, czy tego chcieliśmy. Ja właśnie wracam z obrad Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i siedzieliśmy dziś i zastanawialiśmy się nad tym, czy ta zmiana w mediach publicznych jest taka, jakiej pragnęliśmy, jaką chcieliśmy. Doszliśmy do wniosku, że zostaliśmy wyprowadzeni w pole. Mówiąc krótko. Inna rzecz, czy można było inaczej? A gdyby oddano dziennikarzom telewizję publiczną, gdyby politycy zrobili tak nieodpowiedzialny ruch, żeby oddać dziennikarzom telewizję publiczną, cóż by się wydarzyło? W tej telewizji gościłyby różne poglądy, autentycznie różne. W tej telewizji
emitowane byłyby kontrowersyjne reportaże, ujawniające różne oblicza spraw. W tej telewizji byłoby więcej świata. Także dziś, kiedy mówimy o Iranie, mówimy o tym, że odbędzie się konferencja w lutym, także dziś w tej telewizji byłyby przeciwstawne opinie, różne stanowiska. Czy władza sobie na to może pozwolić? Czy jest to odpowiedzialne z punktu widzenia tych, którzy sprawują władzę, żeby oddać telewizję dziennikarzom, żeby oddać media publiczne dziennikarzom? Pozostawiam to pytanie bez odpowiedzi, dlatego że ja nie jestem tutaj niewiniątkiem. Ja nie jestem tutaj urodzonym wczoraj. Ja także mam na sumieniu różne rzeczy związane z telewizją publiczną. Pełniłem funkcję dyrektora programu pierwszego telewizji publicznej w dosyć trudnym okresie. Robiłem, co mogłem, ale skończyło się tym, że musiałem złożyć dymisję, bo już się dłużej tego robić nie dało. Wcześniej byłem, jak Państwo pewnie wiecie, dyrektorem ośrodka krakowskiego telewizji publicznej. Też starałem się tam coś zrobić. Najlepiej o tym wszystkim porozmawiać z moimi pracownikami z tamtych lat. To oni są w stanie ocenić, czy to coś było warte. Ja dziś, z punktu widzenia człowieka starszego już o prawie 10 lat, mówię, nic nie zrobiłem. Nic mi się nie udało tam. Dlaczego? Może dlatego, że jak coś wyrosło krzywe, to się tego nie naprostuje. I najlepiej ściąć i zasadzić w to miejsce nowe drzewo. Może to jest tak, że instytucje mają w sobie pamięć instytucjonalną, która jest silniejsza od naszych najszczerszych intencji. Nie wiem. Dlatego nie chcę krytykować tak wprost pana prezesa i osoby, które tam w tej chwili zawiadują, bo być może oni też mają dobre chęci. Tylko się nie udaje. Ale nie o mediach publicznych chcę mówić, tylko o książce. Więc ta książka zawiera w sobie pewien ładunek opowieści o realnych sytuacjach. I z góry uprzedzam, nie jest to opowieść optymistyczna. Człowiek wrzucony w pewną machinę, która nazywa się polityką, nie wyjdzie z niej cało. Obojętnie, z której strony będzie. I ta książka o tym mówi. Ale mam nadzieję, że mówi też o czym innym. Że mówi o tym, że polityka, że ten świat widziany oczami mediów, to nie wszystko, to nie cały świat. Że istnieją ludzie, że istnieje przyjaźń i że istnieje miłość. I mam nadzieję, że odkładając tą książkę, będziecie Państwo może trochę zadumani, może trochę zafrasowani, ale będzie gdzieś w Państwa myślach ta iskierka, że nie, że nie wszystko stracone, że jeszcze wszystko może się udać. Ja jestem przekonany o tym, że dziś Polska znalazła się w momencie, w którym jeszcze wszystko może się udać. Nie spuszczajmy głów. Nie mówmy, że coś poszło nie tak, bo wiemy, co poszło nie tak. Tylko zastanówmy się, jak możemy zrobić, żeby było lepiej. Żeby ta Polska była taka, jakiej chcemy. Bo innej Polski, muszę Państwa zmartwić, mieć nie będziemy. Ja wiem, że każdy z nas ma marzenie o Polsce czystej, uczciwej, rządzonej przez najszczerszych patriotów. Tylko gdybyśmy zaczęli ustalać listę patriotów, to już byśmy się nieco poróżnili. Bo jedni są zwolennikami Józefa, inni są zwolennikami Romana, jeszcze inni Wojciecha, Ignacego, a czasem te zbiory wcale się w sobie nie zawierają, bo niosą ze sobą różne pomysły na Polskę. Ja myślę, że dopóki są różne pomysły na Polskę, to jest dobrze. Dopóki są różne polskie pomysły na Polskę.
Bo niestety żyjemy w epoce, w której pojawiają się także pomysły na inny kraj. Pomysły na to, żeby anihilować ten polski żywioł jako anachroniczny, jako taki passé, wstydliwy. Dziś dominuje w ośrodkach opiniotwórczych narracja, że bycie Polakami to już trochę taki artefakt historii. Że zmierzamy gdzieś do jakiejś powszechnej szczęśliwości, w której roztopimy się w jednym wielkim, szczęśliwym społeczeństwie nazywanym Europą. Że Związek Socjalistycznych Republik Europejskich zapewni nam powszechną szczęśliwość. Zapewni nam dostęp do prawdy jedynej i stworzy warunki życia, w których nie będziemy już się potrącać i będzie nam dobrze. Taki projekt już kiedyś był. I taki radykalny projekt tworzenia nowego człowieka. Dziś on odżywa, ale bogatszy o tamte doświadczenia. Dziś nikt bagnetami nas nie będzie pchał do Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Dziś nikt nie będzie przymusowo wypisywał na ścianach, na sztandarach sojusz z ojczyzną ludzi szczęśliwych. Dziś dzieje się to zupełnie na innej płaszczyźnie. Dziś cała przemoc, cała indoktrynacja, cała propaganda wlewa się do naszej świadomości, do naszych mózgów. Dziś chcą w nas, a w naszych dzieciach już na pewno, wbudować autocenzora. Kogoś, kto gdy się budzimy, mówi nam, co jest poprawne w naszym myśleniu, co jest wartościowe, a czego musimy się wystrzegać. I w ostatnich dniach otrzymali Państwo bardzo czytelny komunikat od centrali, która przygotowuje nam ten projekt. Musimy się wystrzegać mowy nienawiści. Z tym, że czym jest nienawiść, wszyscy wiemy. Czym jest mowa, wiemy również. Ale jeżeli z tymi specjalistami siądziemy przy okrągłym stole, czy jakimkolwiek innym i zaczniemy ich pytać, wytłumaczcie nam, czym jest mowa nienawiści, to my, jak tu siedzimy jeszcze, będziemy zdziwieni. Ponieważ nastąpiło zjawisko kradzieży pojęć. Pojęcia, które kiedyś znaczyły co innego, zostały przeniesione w inną sferę i mają znaczyć co innego. Dlaczego mają znaczyć? Bo tak. Bo przemoc medialna, przemoc ośrodków opiniotwórczych, przemoc wszelkich gremiów przyznających prestiżowe nagrody dziś skupia się powoli, zacieśnia w jednym ręku. W jednym ideologicznie ręku. Przyznanie pokojowej nagrody Nobla temu panu. Kiedyś byśmy się stukali w głowę, bo byłoby to nie do pojęcia. A dziś jest to rozważane całkiem serio. Ten pan już nas nauczył, czym jest miłość bliźniego. Pociągnięcie z baśki, wynocha dziadu i tak dalej, i tak dalej. Bo cały słownik nam stworzył ten pan. Ten taki niepozorny, raz w roku mający swój festiwal, człowieczek, który kiedyś debiutował, kiedyś, jak młodzi ludzie buntowali się przeciwko komunizmowi, jak we Wrocławiu szalała pomarańczowa alternatywa majora Fydrycha, którego pozdrawiam, bo to do dziś aktywny i bardzo ciekawy człowiek, to on zakładał Towarzystwo Przyjaciół Chińskich Ręczników i prowadził akcję Uwolnić Słonia. Po co? No po to, że aktywność istnieje, trzeba ją tylko skanalizować. Przypadkowo oczywiście potem został świętym Republiki Okrągłego Stołu. Jak Państwo wiecie,
ja z uporem maniaka powtarzam, że my nie żyjemy w III Rzeczypospolitej. Żyjemy w Republice Okrągłego Stołu, czyli w pewnej mutacji PRL-u. Współczesnej mutacji PRL-u. Gdzieś tam modyfikowanej, przykrawanej, ale ciągle dającej się sterować. Czy można to wszystko przerwać? Czy można to rozerwać? Czy można się zbuntować i ocalić naszą wolność? No to są pytania, które towarzyszą mi w tej książce i pewnie w następnych. Czy nam, zwykłym, szarym ludziom, uda się rozerwać kaganiec? Czy uda się uciec spod zacieśniającego się kręgu politycznej poprawności? No bo wracam do mowy nienawiści. Cóż znaczy mowa nienawiści według tych, którzy jej definicję chcą nam tłoczyć w głowy? Mowa nienawiści to niechęć do homoseksualistów. To jest straszliwa mowa nienawiści. To jest mowa, za którą będziemy siedzieć w więzieniach. Jeszcze chwilę. Będziemy za to siedzieć w więzieniach. To jest niechęć do komunofeministek. To jest niechęć do Rozy Luxemburg. Nie wiem, jak to powiedzieć. Bo ona jest dzisiaj kolejną, która będzie wynoszona na ołtarze tej oświeconej części naszego kraju. Oni nas chcą nauczyć, czym jest miłość do ojczyzny, czym jest patriotyzm. A tak naprawdę to chcą wyprać nas z tych pojęć. Patriotyzm to jest ksenofobia. To jest nazizm. Najpierw wtłoczą nas we wstyd. Bo to jest pierwszy etap. Mamy się wstydzić za to, kim jesteśmy, skąd pochodzimy, jak myślimy, jak się ubieramy, jak wychowujemy dzieci, że przychodzimy na spotkania z Gadowskim i tak dalej. Tego trzeba się wstydzić. Bo to są spotkania z niebezpiecznymi ludźmi, z jakimiś dewiantami. Państwa tu nie powinno być. Jak tu są redaktorzy Szczerskiej, to pewnie by powiedzieli dlaczego, ale nie wiem, czy mają tyle impetu. Zapraszam oczywiście. Tego mamy się wstydzić. Mamy się rozpuścić w pięknym, europejskim tyglu, który wyprodukuje nowego człowieka, Europejczyka. Polak to brzmi właśnie nie. I znowu pani nie zdała egzaminu. Będziemy musieli panią resocjalizować. I wszystkich was będziemy musieli resocjalizować. Znaczy on, wielki brat. Ale Wyspiański 100 lat temu, pan z góry miał coś na ten temat. Wyspiański, pięknie, że pan o Wyspiańskim powiedział, bo w książce znajduje się taka scena, bo ja jestem krakusem jednak nieuleczalnym i tam się znajduje taka scena, trochę jak z wesela, a trochę jak z balu senatorowej. Jedna jedyna, ale nie mogłem sobie jej podarować, żeby tego nie przywołać. Tak, Wyspiański dziś też byłby poddany resocjalizacji. Byłby zhejtowany jako alkoholik i syfilityk. Ale klątwa popularna. Odebrano by... Tak, tylko że jak on by zobaczył klątwę w powszechnym, to by złapał topór i porąbał te dekoracje. Ja się tak zastanawiałem, widząc tylko migawki z tego, jakby zareagował Stanisław Wyspiański, a on był krewkim człowiekiem. No, mieliby się spyszna. Autor, gdyby zza światów tam wystąpił. Na szczęście ta możliwość ich powrotu tu jest zablokowana przez naszego pana i słusznie. Bo gdyby dziś różni autorzy wracali i widzieli, co robi się z ich dziełem, to mielibyśmy przypadki zabójstw. Nie na te politycznym, tylko na te artystycznym. To, co się zdarzyło, bo do tego zmierzam i wcale nie zamierzam tego wydrwiwać. To, co się zdarzyło w Gdańsku, to po prostu zbrodnia,
i powinna w tej sprawie działać prokuratura, policja. My powinniśmy otrzymać rezultat tych prac. Ale nie. Okazuje się, że w tej sprawie to muszą działać autorytety. I one muszą nam wytłumaczyć, dlaczego to się stało. Bo my nie wiemy, dlaczego to się stało. Stało się, bo jest Kościół i jest mowa nienawiści z Ambą. Stało się, bo jest mowa nienawiści na spotkaniach z ludźmi. Bo są autorzy, którzy szerzą mowę nienawiści. Bo są ludzie, którzy myślą nienawistnie. Nawet jeżeli milczą, to przecież milczą nienawistnie. Polska zaczyna brzmieć nienawistnie. Młodzi ludzie, którzy idą w marszu 11 listopada, czasami ponosi ich oczywiście temperament, ale czasami mają takie hasła, które no dalibóg nigdy bym nie odczytał jako hasła mowy nienawiści. A tymczasem zawsze po tym marszu dowiadujemy się, że ulicami Warszawy maszerował tłum faszystów, nazistów, nienawistnych ludzi. Jeżeli chodzicie na Marsze Niepodległości, to powinniście się też wstydzić tego. Bo oni mają marsze Szumana. I tam powinniście chodzić. Na czarne marsze powinniście chodzić. Powinniście współczuć małym dziczkom. Lochom przede wszystkim. Zdradzę Państwu, że taka locha, która oddzieliła się od stada, to w gwarze myśliwych nazywa się samura. Ja czasami spoglądam w telewizor rzadko i mówię o samura. Ale to jest oczywiście bardzo złośliwe i niepoprawne politycznie. Więc czy my mamy prawo do naszej ojczyzny? Czy mamy prawo do swojego kraju? Czy mamy prawo do naszego języka? Spójrzcie na ulicę. Jest ustawa o ochronie języka polskiego. Przejedźcie ulicami Warszawy. Bardzo jest chroniony język polski. Bardzo. I to są pytania, na które odpowiedź powinni udzielić tylko ci mądrzy. I oni by nam wytłumaczyli. Macie prawo do ojczyzny. Do ojczyzny Europy. Kierowanej przez światłych ludzi. To nieważne, że oni czasami wywracają się z pijaństwa. Im wolno. Bo muszą nas nauczyć tego, co kiedyś po staropolsku było bardzo radykalnie ujęte. Co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. Szlachcic na zagrodzie, róbmy wojewodzie. O tym proszę zapomnieć. Bo pan tu jakieś wolnościowe poglądy głosi. A wolność to dzisiaj jest bardzo duże zagrożenie. Bo wolność doprowadza, że dzieją się takie rzeczy, jakie się wydarzyły. Wolność do tego doprowadza. Wolność to musi być uświadomiona konieczność. Przecież wiecie. Przecież uczyliśmy się tego w szkołach. Wolność to uświadomiona konieczność. A religia to opium dla ludu. To jeszcze tego nie wiecie? Zapomnieliście? Teraz wraca to, tylko dużo zgrabniej sformułowane. Wypowiadane przez usta pięknych celebrytek i niezwykle mądrych profesorów. Przemoc, która jest nam serwowana, jest przemocą jedwabną, ponieważ ona jest obliczona na lata. Stwierdzono, że nie można przeprowadzić rewolucji z dnia na dzień, bo się człowieka nie zmieni. Człowieka trzeba wychować i wyhodować od podstaw. A właściwie edukacja w ich wydaniu to jest tresura. Oni będą tresować nasze młode pokolenia. Właśnie w tym, żeby rozpoznawać zawczasu mowę nienawiści. Potem za tym pójdzie rozpoznawanie grymasów nienawiści. I te grymasy też będą zwalczane. Będą specjalne lekcje mimiki dobrego człowieka. Będziemy w nich uczestniczyć, może już nie my, daj Boże, ale nasze dzieci i wnuki, pewnie tak. Jeżeli nie zatrzymamy tego dziś, to taka czeka nas przyszłość.
I czy możemy to zatrzymać? Czy mamy do tego narzędzia? Czy mamy do tego chęć, odwagę i upór? To są pytania, które musimy sobie zadawać codziennie, jeżeli nam na tym zależy. Narzędziem, które w 2015 roku miało to wszystko zmienić, odkręcić, była partia Prawo i Sprawiedliwość. W niej większość z nas pokładała wielkie nadzieje, że oto otworzą się okna, wysprzątamy, wymyjemy i może nie najbardziej bogato, ale zaczniemy żyć po swojemu. Minęły 3 lata, więcej nawet już. Okazuje się, że to nie takie proste. Tylko jest kwestia, czy narzędzie zawiodło, czy też wybraliśmy niedobre narzędzie. To tego nie wiemy. Ale z drugiej strony, jak spojrzymy do naszej szuflady, to jakie mamy narzędzia? Czerwony młotek, zielony sierp, czy różową woalkę. Mieliśmy jedno narzędzie, zwykły młotek. No ale ten młotek ma też swoje ograniczenia, jak to młotek. Więc dziś możemy sobie powiedzieć tak, a czy źle wybraliśmy? A z czego mieliśmy wybierać? A co mogliśmy innego zrobić? Pozwolić na to, żeby dalej Polska znikała we mgle? Z jej bogactwem, ludźmi. Wyjechało 4 miliony ludzi z Polski. Nikt nie bije na alarm. Demografię mamy jedną z najgorszych na świecie. Nikt nie bije na alarm. Więc ci, którzy przyszli, przynajmniej w tej kwestii coś zrobili. Tylko jaki ozwał się chór od razu? Tak, pijakom, nierobom dają pieniądze. Ale dzięki temu ileś rodzin w Polsce mogło zacząć spokojniej myśleć o przyszłości. I rodziny, które miały jedno dziecko, może mają już dzisiaj 2 albo 3. Ale to ciągle za mało. Toczy się wojna też o to, jak będą myśleć te dzieci. Jak myślę sobie o tym naszym narzędziu, to myślę, że w nim mieszkało bardzo dużo dobrego i mieszka dalej, ale dobro jeszcze trzeba umieć realizować. I z tym jest dużo gorzej. Te umiejętności nie są najlepsze. I to bym jeszcze darował. Wybaczcie Państwo teraz bardzo osobistą uwagę. To bym im darował, że nie wychodzi. Bo nie musi, nauczą się. Ale to, że nie mają odwagi, to, że godzą się na to, żeby nas obrażano, przygniatano do ziemi, to mi jest już trudniej darować. Właściwie tego darować nie mogę. I o tym też jest ta książka. Bo myślę, że po jej lekturze oficerowie polityczni z różnych partii nie będą zadowoleni. Właściwie, gdybym chciał zrobić karierę, to tą książkę powinienem trzymać w szufladzie i wydać ją już po zrobieniu kariery. No ale cóż, czasami człowiek w ogóle się nie uczy, tylko ciągle jest taki sam. Zapomniałem powiedzieć to, co zawsze mówię na początku, że jak się spotykacie z ludźmi, to zawsze ich pytajcie, z czego żyją. Bo to jest bardzo ważne, z czego żyją. Bo to też tłumaczy, dlaczego mówią to, co mówią. Otóż ja żyję z Państwa. Gdyby nie Państwo, to pewnie bym skrobał dzisiaj biedę. A nie skrobię. Więc nie jest tak źle. Proszę zobaczyć, ilu Państwa tu jest, ile osób. To wszystko tworzy fenomen, to wszystko tworzy pewne zjawisko. I z tym zjawiskiem politycy muszą się liczyć. Muszą. Mówicie, nic nie możemy? Spójrzcie, jaki tu jest tłum ludzi. Ten tłum nic nie może? Kiedy wypadł mi proces z pewnym niemieckim wydawcą, pomyślałem, że szedłem sobie taki smutny nawet na ten proces. Myślałem, a zaraz mnie będą gnębić prawnicy, szarpać. I będzie po prostu niemiło. A co się okazało? Napotkałem w sądzie tłum przyjaznych mi ludzi.
tłum, który przestraszył sąd. Dobrze. Więc chcę wam powiedzieć, macie większą siłę niż PiS, bo sądy PiS-u się nie boją, a was się boją. Im prędzej politycy to zrozumieją, tym lepiej. Może nadchodzi właśnie taki czas, że powinni to rozumieć. W wielu miejscach i przy wielu zdarzeniach przekonuję się, że drzemie w nas ogromna siła. Ogromna, nieobudzona. Jest tylko kwestią impulsu i czasu, żeby ta siła się zbudziła. Żeby objawiła swoich liderów. Ostatnio jak byłem w Ostrowie Wielkopolskim, to przypomniała mi się taka zwrotka niedokończonej piosenki, którą tak sobie piszę i nie mogę jej skończyć, ale refren już mam. I refren brzmi, tylko muszę przypomnieć, ale może nie zepsuję. Nie, proszę nie, proszę mnie do tego nie zmuszać, bo byście tego nie wytrzymali. Mówię, że duszno, to jeszcze ja śpiewam. Bo kiedy się odlewa wielkie dzwony, to ważne, by do kadzi nie wpadł nawet włos. Bo tylko ich głos czysty, niezmącony, przywołać może do poprawy los. I dziś jesteśmy w momencie odlewania wielkich dzwonów. Jestem przekonany, że gdzieś już są wielcy polscy przywódcy. Że oni rosną, że w niedługim czasie się nam objawią. I tylko bądźmy uważni, bądźmy czujni. Nie dajmy się zwieść, a oni się nam objawią. Te wielkie dzwony zabiją. I od głosu tych wielkich dzwonów bardzo wiele się zmieni. Zawsze w polskiej historii w nieoczekiwanym nawet momencie uderzał dzwon. I wszystko się zmieniało. I chociaż my jesteśmy ludźmi XXI wieku, racjonalnymi, sceptycznymi, ironicznymi, to w polskiej duszy i w polskim narodzie nic się nie zmieniło. I ten naród jest gotowy do starcia. To jest jedyny kraj, który jest tak katolicki, który jest tak związany z wartościami w Europie. Jedyny kraj. To jest fenomen. I ten fenomen nie tylko, że ochroni, wierzę w to, nasze życie, ale zmieni życie Europy. Polska zmieni życie Europy. I oczywiście geopolitycy różnych wyznań będą tutaj robić miny, mówić, ten Gadowski już całkiem zwariował, jakiś mesjanizm ludziom szerzy. Tylko bez tego mesjanizmu polskiego, jedynego polskiego kierunku w myśli politologicznej, tak naprawdę, który trochę jest mglisty, ale trochę już określony, trochę naznaczony agentem carskim Powiańskim, ale też bardzo czysty, jeżeli chodzi o Słowackiego, o Krasińskiego. Ten polski mesjanizm dziś jest niezwykle pożyteczny. On nam może bardzo wiele wyjaśnić. Przełożony na język 2.0. Przełożony na język współczesności. Bo to nieprawda, że liczą się tylko rachunki handlowe, że liczy się biznes, że liczy się siła gospodarcza i interesy. Gdyby tak było, to zamiast ludzi na ziemi żyłyby roboty. Bo one to robią lepiej od nas. A jednak żyją ludzie. I człowiek to element nieprzewidywalny. I ja w to wierzę, że Polacy to nie tylko nieprzewidywalny element z powodu tego, że są ludźmi, ale także z powodu tego, że są właśnie Polakami, za co Państwu głęboko dziękuję.